Non trovano le pace la facciola, sembra pastacca attorno. Tak, tak, to Florencja, Anciano, dom rodzinny Leonarda da Vinci. A oto i on. Jak wiadomo, był geniuszem i jako taki wynalazł wszystko, również rower. Zatrzymajmy się na tym wynalazku. Początkowo drewniany. Udoskonalony służył do przejażdżek towarzyskich, a z czasem do powściągliwego podrywu. Mijały lata, aż nobilitacja, bo to rowerem już metalowym skromnie przyjeżdżał do Sejmu poseł Janusz Onyszkiewicz. Tak, przyjeżdżał, wcale nie przybywał, ale czas na film. Rower. Ja wiem, że jestem kojarzony z rowerem i nie bez powodu. I to bardzo stara historia. Kiedy byłem w Oksfordzie, zobaczyłem, że tam wszyscy jeżdżą właściwie rowerami, nawet profesorowie tego uniwersytetu. I kiedy w 1979 roku wróciłem do Polski, to postanowiłem właśnie też kupić rower i tym rowerem jeździć. Miałem z tym rowerem mnóstwo przygód, ale najbardziej istotny to był czas, jak myślę, już Solidarności, a w szczególności także i później czas stanu wojennego. Dlatego, że rower umożliwił mi ucieczkę przed tak zwanym ogonem. Ci, którzy mnie śledzili, byli albo na piechotę, to wtedy rowerem może było stosunkowo łatwo im uciec, albo byli w samochodzie, no to wtedy oczywiście było widoczne, bo byli zbyt wolni jak na samochód, żeby się ukryć. I samochód można było stosunkowo łatwo zgubić, przejeżdżając przez jakąś bramę, przejeżdżając przez park, albo wjeżdżając pod prąd w ulicę jednokierunkową. Od tej jazdy na rowerze panu Januszowi jednokierunkowo wydłużyły się nogi. I takie już zostały. Czas cofnąć się do początku. Nasz duży bohater też kiedyś był mały i miał mały rower, ale przedtem się urodził, co wnet potwierdzi. Urodziłem się 18 grudnia 1937 roku w Lwowie. Moi rodzice, zarówno ze strony matki, jak i ze strony ojca, pochodzili z okolic Lubaczowa, a więc stosunkowo niedaleko Przemyśla. Oboje zresztą pochodzili z rodzin chłopskich. Niedługo w tym Lwowie przebywałem, bo po pół roku ojciec został przeniesiony do Przemyśla i w Przemyślu zastał nas wybuch wojny. Całe okupacje przemieszkaliśmy w Przemyślu, zresztą prawdę mówiąc także i w sytuacji czasami dosyć groźnej, dlatego że pod koniec już nawet okupacji, też tuż po jej zakończeniu, mieszkając na samym krańcu Przemyśla, cały czas byliśmy pod wrażeniem i pod takim zagrożeniem możliwych rozmaitych ukraińskich rajdów. Pamiętam doskonale trupy płynące sanem, a także ukrywanie się w takim polu z kukurydzą, bo były takie pogłoski, że idą Ukraińcy i mordują Polaków. W związku z tym chowaliśmy się w takim polu z kukurydzą z moją matką. Latach, już w 1948 roku, mój ojciec został przeniesiony do Warszawy. Był człowiekiem z wyższym wykształceniem. W owym czasie takich ludzi bardzo potrzebowano. W związku z tym nie dziwota, że został do Warszawy przeniesiony.
Już wtedy na świecie była moja siostra Ania. Bardzo chciałem mieć siostrę, bardzo cały czas nalegałem o to, żeby ta siostra się pojawiła na świecie. Pisałem listy do świętego Mikołaja, żeby mi tą siostrę przyniósł. I pamiętam doskonale, że kiedy święty Mikołaj w czasie jakiejś takiej uroczystości rozdawał rozmaite prezenty, ja tam byłem też obecny, kiedy wywołał moje imię i przyniósł, pokazał mi taką wielką paczkę, to ja byłem przekonany, że tam jest właśnie moja upragniona siostra. Okazało się, że tam był zapakowany wielki, wielki, wspaniały czołg. To było dla rodziców ogromnym przeżyciem, że ja wcale się z tego czołgu nie ucieszyłem, tylko się rozpłakałem, bo zostałem srodze zawiedziony. Po wejściu już do Przemyśla wojsk radzieckich sytuacja się oczywiście całkowicie zmieniła. Mogłem wtedy pójść do szkoły. W owym czasie o mięso, a także nawet o nabiał było szalenie trudno. W sklepach, jak wiadomo, były puste półki, na których czasami tylko się pojawiał ocet. W związku z tym rozwinął się taki proceder kupowania mięsa bezpośrednio od rozmaitych rolników, którzy przyjeżdżali do Warszawy i to mięso po chałupach roznosili. Do nas przychodziła jedna właśnie taka kobieta i kiedy pojawiła się możliwość, pojawiła się konieczność wyszukania dla mnie jakiegoś miejsca, w którym mógłbym spędzać wakacje, rodzice po prostu zdecydowali, że pojedziemy właśnie do tej kobiety na wieś. Będąc właśnie tam, trochę z nudów, nie mając nic innego do roboty, kiedy zobaczyłem na strychu gdzieś tam zaplątany podręcznik do matematyki dla klas 10 i 11, w czasie wakacji z nudów ten cały podręcznik przerobiłem. I w związku z tym, jako uczeń 9 klasy w olimpiadzie matematycznej dla klas 10 i 11 i później, kiedy zdałem już maturę, miałem wstęp na wszystkie uczelnie bez żadnego egzaminu, ale ku przerażeniu moich rodziców nie zdecydowałem się na wybór jakiegoś prestiżowego i wydawało się rokującego potem bardzo dobre perspektywy, jeśli chodzi o możliwość pracy i zarobki wydziału gdzieś na Politechnice. Zdecydowałem się pójść na matematykę, która była wydziałem deficytowym, było tam zawsze więcej wolnych miejsc niż w ogóle chętnych. Ale jednak okazało się, że to był wybór dla mnie niesłychanie istotny i w końcu okazało się wyborem dobrym. A tak nawiasem mówiąc, to chyba Hanka Bielicka śpiewała taką piosenkę znaną swego czasu o babie z cielęciną. Tutaj kolejny element mojego życiorysu się pojawia, a mianowicie kiedyś jadąc na wyprawę jaskiniową w Tatry, spotkałem młodą Angielkę. Ona ciągle przyjeżdżała do Polski i stopniowo nasza znajomość się przerodziła w coś znacznie więcej. I kiedy wyjechałem z Polski na wykłady do Danii, odwiedziłem ją w Wielkiej Brytanii, wzięliśmy w Anglii ślub. Ślub został wzięty, ale była kwestia, gdzie mamy po tym ślubie zamieszkać. Dla mnie sytuacja była całkowicie jasna, musimy wrócić do Polski. I Alison się z tym zresztą zgodziła. O co tu chodzi? Zaraz sprawa się wyjaśni. Oto Edward VII, król Anglii, ikona elegancji. Otoczony obłokami wonnego dymu z masowo wypalanych cygar, uległymi kobietami, władca rozrywkowy. Ale nie tylko, bo w roku 1904 dla niepoznaki założył w Leeds Uniwersytet. Tam właśnie tytułem doktora honoris causa został wyróżniony nasz bohater. Widzimy go w towarzystwie nieco onieśmielonej księżnej Kentu. Pan Janusz, człowiek skromny, nie powie nic, ale my owszem. To doktor nauk matematycznych, członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rady Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Wykładowca na uniwersytetach Francji, Szwecji, Norwegii, no i Wielkiej Brytanii. Tam, w Leeds,
chociaż nie w tym samym czasie, skrzyżowały się jego drogi z równie światowym panem, Edwardem VII, królem. Tym rozrywkowym. Te światowe drogi krzyżowały się też, mówiąc światowo, face to face. Pojawiła się po raz pierwszy, dla mnie przynajmniej, wielka perspektywa i szansa. Jaka to szansa? Nadszedł czas na zmierzenie się z najwyższymi górami. Te najwyższe góry to góry o wysokości powyżej 7000 metrów. Wszystkie takie góry znajdują się w Azji Środkowej. Duży wybór. Od czego by tu zacząć? Na pierwszy ogień miał pójść szczyt Noszak. Najwyższy szczyt w Afganistanie, drugi co do wysokości szczyt Hindukuszu. A dlaczego akurat Noszak? Dlatego, że Afganistan był stosunkowo łatwo dostępny, a był to szczyt jednak wysoki, 7,5 tysiąca metrów. I chodziło tam o poprowadzenie nowej drogi na ten szczyt, ale także o to, żeby nasze koleżanki miały okazję zdobyć ten szczyt i tym samym ustanowić przynajmniej europejski rekord wysokości dla kobiet. I to się wszystko udało. Nową drogę żeśmy przeprowadzili na ten szczyt, a dziewczyny na ten szczyt weszły i tym samym ustanowiły europejski rekord wysokości kobiet. A te trzy dziewczyny to Alison Chadwick, moja ówczesna żona, Wanda Rutkiewicz i Ewa Czarniecka-Marczak. W moim zespole, obok oczywiście części męskiej, była też grupa dziewczyn. Kierowała nią Wanda Rutkiewicz, która była moim, formalnie rzecz biorąc, zastępcą. Niestety na tej wyprawie zachorowała. I mimo ogromnych wysiłków, to jednak to się jej nie udało i ta wyprawa dla niej była jednak dosyć dużym zawodem. Na wyprawie, która zresztą doprowadziła do tego, że zdołaliśmy wejść na szczyt, który się wtedy nazywał Pik Komunizma, ale ta wyprawa o tyle się zakończyła także i tragicznie, że w zejściu z tego Piku Komunizma zginęła Ewa Marczak. Pierwsza z tej trójki dziewczyn, które weszły razem na Noszak. Później zginęła Alison, a na samym końcu zginęła Wanda Rutkiewicz. Tak jest niestety alpinizm. W jaskiniach pociągały mnie dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że tam można było odkryć coś zupełnie nowego. To poczucie, że się jest pierwszym człowiekiem, który w jakimś korytarzu dopiero się znalazł, bo dopiero właśnie do tego korytarza dotarł, czy się przepchał przez jakieś do tej pory niedostępne zaciski, czyli takie ciasne przełazy. To było coś zupełnie fascynującego. I drugi czynnik, który tak fascynował mnie w jaskiniach, to to, że w jaskiniach działało się w zespołach. W jaskiniach działały wyprawy. Bardzo to przypominało tą sytuację, o której się naczytałem tyle, mianowicie wielkich wypraw w wysokie góry na świecie, w takie góry jak Andy, jak Kaukaz, jak w końcu Himalaje. Zanim doszło do mojego wejścia w wysokie góry,
działałem bardzo intensywnie w jaskiniach. W szczególności myślę, że to był taki najbardziej pamiętny dla mnie czas. To było odkrycie, a później badanie jaskini śnieżnej. Jaskinia śnieżna okazała się bowiem czwartą co do głębokości jaskinią na świecie i to, że myśmy odkryli te właśnie głębokie ciągi, które ją na tego rodzaju miejsce wysforowały na świecie, było czymś w owym czasie zupełnie niezwykłym i przysporzyło sporego rozgłosu. To wszystko się wiązało także jeszcze i z czymś innym, mianowicie w speleoklubie poznałem Wisię Boretti, pobraliśmy się, ale kilka lat później, w czasie już wyprawy na Kaukaz, Wisia zginęła w jaskini Cinskil, niedaleko miasta Tkibuli. Zostaliśmy zalani przez wodę i ta właśnie tragedia dosyć istotnie także wpłynęła na moje dalsze osobiste losy. Chodziłem oczywiście dalej po jaskiniach, ale coraz to bardziej się przeorientowywałem na wspinanie się na powierzchni. Sekretarka naszego Związku Alpinizmu, wywiadywała się dyskretnie, czy mój paszport, który był w sejfie gdzieś tam w ówczesnym tak zwanym Ministerstwie Sportu, czyli w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki, czy ten paszport jeszcze dalej tam jest, czy jest już wycofany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Okazało się, że ten paszport mój tam dalej jest. W końcu ten paszport udało się wydostać na dzień przed moim wyjazdem. Ja już ten paszport miałem w kieszeni i wtedy sekretarka naszego związku dostała zapytanie z MSW, czy Onyszkiewicz jest jeszcze w kraju. I sekretarka bezczelnie, ale dosyć dzielnie zeugała, że mnie już nie ma. I następnego dnia, nic mi nie mówiąc, poszła ze mną na lotnisko, żeby zobaczyć, czy mnie jednak uda się przejść, czy się nie uda. No, ale się udało. Stanęła przed nami kolejna możliwość, mianowicie zorganizowania wyprawy, już bardzo poważnej wyprawy, której celem miały być zdobycie zarówno dwóch szczytów, Kaszebrumu 2 i Kaszebrumu 3. Okazało się, że uzyskanie zgody na Kaszebruma 3 było bardzo trudne. Bardzo trudne, dlatego że to był najwyższy niezdobyty szczyt jeszcze na świecie. Dlaczego został ciągle niezdobyty? Otóż dlatego, że Kaszebrumy znajdowały się przez wiele lat w sferze spornej pomiędzy Indiami i Pakistanem, w związku z tym nie można było tam organizować wypraw, ale w końcu ten region został otwarty, w związku z tym wszyscy sobie na tego Kaszebruma III ostrzyli zęby. Udało się nam uzyskać zgodę żony prezydenta Pakistanu, pani Benazir Bhutto. Wyprawa zakończyła się jednak gigantycznym sukcesem. Zdołaliśmy nie tylko wejść na Kaszebruma III, tym samym zdobywając 15 co do wysokości szczyt świata po raz pierwszy, ale także poprowadzić nowe drogi na Kaszebruma II. To był wtedy pierwszy 8-tysięcznik zdobyty przez Polaków. Ustanowiliśmy tym samym niejako polski rekord wysokości. I chociaż wyprawa była pełna rozmaitych napięć, które zresztą były dobrze potem oddane w takim filmie Temperatura wrzenia, to niemniej jednak uznana została za jedną z najbardziej owocnych wypraw w całej historii polskiego himalaizmu. Później kolejną takim etapem, już dla mnie przynajmniej, była wyprawa na K2. K2 to jest szczyt drugi co do wysokości na świecie. Po śmierci Alison zrealizowałem swój dawny plan, mianowicie plan powrotu do Polski. Będąc w Wielkiej Brytanii, miałem oczywiście pozwolenie na stały pobyt, mogłem tam spokojnie zostać, miałem pracę, więc jeżeli wróciłem, to na pewno w jakichś bardzo niecnych celach. I wydaje mi się, że ówczesne władze były przekonane, że ja jestem po prostu agentem brytyjskiego MI6, czyli brytyjskiego wywiadu. No, później to mnie przekwalifikowano z brytyjskiego wywiadu na CIA, ale to już była całkiem inna historia. Kiedy wybuchły strajki
i na wybrzeżu z moim kolegą Maćkiem Gellerem postanowiliśmy jednak doprowadzić do wsparcia tych strajków przez środowisko Uniwersytetu Warszawskiego, co się zresztą w końcu udało. No i włączyłem się w budowanie niezależnych związków zawodowych, bo na początku wydawało się, że tych związków zawodowych będzie wiele, później okazało się, że właściwie jedyna szansa na przetrwanie tego ruchu to po prostu budowanie tego ruchu jako ruch jednolity, jako jeden związek zawodowy i w ten sposób powstała Solidarność. Janusz Onyszkiewicz pracował skutecznie. Szybko został rzecznikiem prasowym Mazowsza, a następnie rzecznikiem krajowym oraz członkiem władz związku. To było fascynujące spotkanie, bo to było spotkanie z człowiekiem, który był doktorem matematyki, ale jednocześnie był alpinistą, znanym, słynnym grotołarzem. On niesłychanie nam imponował młodym robotnikom, a przy okazji był również współpracownikiem opozycji demokratycznej. Chcieliśmy robotników z Ursusa zorganizować w takie grupy 5, maksymalnie 10-osobowe i oni mieli mieć takiego przewodnika, który miał ich prowadzić przez lektury, przez historię. I jednym z takich mentorów miał być Janusz Onyszkiewicz. W tym wczesnym okresie Solidarności przebywaliśmy ze sobą, my, działacze Solidarności, prawie że cały czas na okrągło. Pamiętam, że ja schudłem wtedy w ogóle chyba z 10 kilo, bo nie miałem nawet czasu zjeść obiadu. I kiedyś, pamiętam doskonale to, a było to 10 października 1980 roku. Rozmawiałem ze Zbyszkiem Bujakiem w naszym biurze, które mieściło się wtedy przy ulicy Szpitalnej w Warszawie i ktoś przyszedł do nas i powiedział, że przyszedł Krzyś Śliwiński jakąś młodą dziewczyną, która chce nam po prostu pomóc i wobec tego może zejdziecie na dół, z nimi się spotkacie. Przeszli do sąsiedniego pokoju i pamiętam doskonale, że zobaczyłem pychanie długonogą dziewczynę, która tymi ogromnie długimi nogami machała. To była Joanna. Joanna przyszła do Solidarności, będąc już w Polsce jakiś czas. Ze względu na znakomitą znajomość nie tylko angielskiego, który przecież był dla niej językiem równie bliskim, nie emocjonalnie, ale faktycznie jak polski, a także znajomością takich języków jak francuski czy włoski, była znakomitą dla mnie po prostu wyręką w spotykaniu się z rozmaitymi działaczami związkowymi bądź też dziennikarzami zachodnimi i dlatego w ogóle została mi niejako przydzielona jako moja nie sekretarka, bo bardzo się przed tego rodzaju właśnie nazwą jej stanowiska broniła, ale jako moja asystentka. I w ten sposób myśmy się z Jasią poznali, a było to 10 października. Pamiętam tę datę do dnia dzisiejszego i zresztą datę tą co roku skrupulatnie obchodzimy. Solidarność to było coś zupełnie niezwykłego. Nie tylko dlatego, że to był po prostu ruch niezależny od ówczesnej władzy, ale że to był ruch absolutnie masowy. Przecież do Solidarności w ciągu kilku miesięcy zapisało się 10 milionów ludzi. Więcej po prostu nie można było do Solidarności przyjąć, dlatego że kwalifikowali się tylko ci, którzy byli gdzieś zatrudnieni. Postaramy się wyjaśnić, dlaczego i kto miał takie prawo, wpisując swoje jakieś punkty. Dokonać rejestracji niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność z siedzibą w Gdańsku. Wokół Solidarności powstawały inne związki albo organizacje, które po prostu tylko jakby mogły liczyć na opiekę Solidarności i na poparcie.
Na przykład powstał niezależny, samorządny związek zawodowy rolników indywidualnych, którzy do związku zawodowego nie mogli należeć, bo przecież nie byli przez nikogo zatrudnieni, to byli samozatrudnieni. Tak samo na przykład taksówkarze chcieli założyć własny związek zawodowy, który oczywiście też nie mógł być w Solidarności, bo oni też byli przecież samozatrudnieni i tak dalej, i tak dalej. W efekcie powstania tego ruchu, jego siły, dynamizmu, po prostu partia zaczynała tracić coraz to bardziej w ogóle władzę i także tracić poparcie społeczne. I w związku z tym jedynym wyjściem dla ówczesnych władz, ażeby odzyskać kontrolę, było po prostu wprowadzenie stanu wojennego. Pierwszym człowiekiem, o którym dowiedzieliśmy się, że został aresztowany, był Janusz Onyszkiewicz. Ponieważ powiedziała nam późniejsza żona Jasia Jaraczewska, że Janusza bezpieka wyprowadziła w kajdankach, aresztowała. No i wtedy już wiedzieliśmy, że musimy się ukrywać, że czeka nas inna droga do wolności. Był to moment dla nas bardzo trudny, dlatego że po wprowadzeniu tego stanu wojennego prawie cała czołówka Solidarności została zaaresztowana. W środku nocy wtargnięto do mojego pokoju, wyprowadzono mnie z niego, przewieziono do czegoś, co wyglądało jak baza wojskowa. Przeprowadzono wzdłuż szpaleru w ogóle żołnierzy, którzy stali z karabinami pod pachy do piwnicy. Postawiono plecami do jasno wybielonej ściany w tej piwnicy, a z przodu stali żołnierze z karabinami. Ja już sobie myślałem, że to pewnie jest ostatnia rzecz, jaką widzę w swoim życiu. Ale na szczęście okazało się, że nie było to aż tak dramatyczne, że stan wojenny był także stanem, który się samoograniczał, w związku z tym nie była to powtórka tego, co wiadomo z historii na przykład Afryki Południowej, czy Ameryki Południowej, czy Afryki. Później wybranych kilkanaście osób jako tak zwaną ekstremę Solidarności, czyli największych radykałów i najgroźniejszych przeciwników reżimu, w których ja się też znalazłem, przewieziono na Białołękę w Warszawie, gdzie to przebyłem przez ponad rok. Na tej Białołęce odwiedzała mnie właśnie Joasia. Żeby mieć prawo mnie odwiedzać, musiała po prostu zeznać, że jest moją konkubiną. Tak to wtedy w ogóle formalnie rzecz biorąc wyglądało. No tyle tylko, że tam strażnicy, którzy przyjmowali te zgłoszenia na te widzenia, mówili mi tylko, żebym ja tych konkubin nie miał zbyt wiele. Muszę powiedzieć z pewną satysfakcją, że wychodziłem z tego obozu internowania absolutnie ostatni, partnerem z celi Tolkiem Lawiną i faktycznie razem z moim ówczesnym fizycznie gasiliśmy na tym obozie światło. Przed Białołęką, przed obozem czekała na mnie moja siostra, czekała oczywiście Joasia, no i zaczęło się już całkiem nowe życie, życie już niby na wolności, ale też niestety niespecjalnie długo. Lawina w tym nowym życiu dalej miał kłopoty. Zajmował dość odpowiedzialne stanowiska państwowe, gdy jego podwładni Walerian Pańko i Michał Falsman wykryli aferę związaną z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, chyba i wkrótce, w tajemniczych okolicznościach, zginęli. Lawina przez lata był świadkiem w sprawie, do czasu kiedy zupełnie przypadkowo najechał na niego samochód. Dwaj milicjanci, którzy zajmowali się tym wypadkiem, też zginęli. Podobno utopili się przy łowieniu ryb. Polska straciła co najmniej 5 miliardów dolarów, a Lawina – życie. Szykowaliśmy się już do ślubu, który miał być wyznaczony w maju, ale w międzyczasie nastąpiło coś, co mogło na nasze plany pokrzyżować. A mianowicie postanowiliśmy my w Solidarności zorganizować niezależne obchody 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Podobne obchody chciała zrobić też i władza.
I między innymi dlatego byśmy się zdecydowali na te obchody niezależne, żeby niejako władzę pozbawić tego atutu i tej możliwości rozegrania tych obchodów, które pod egidą władzy miały się odbywać, do pewnej dodatkowej legitymizacji. Plan był taki, że pod pomnikiem getta pojawi się Lech Wałęsa i pojawi się Marek Edelman, ostatni przywódca, dowódca właściwie powstania w getcie. Bardzo zresztą zaangażowany w Solidarność. Ale nic z tego. Władza ludowa zadbała o bezpieczeństwo obu panów i zatrzymała ich w ostatniej chwili. Zdziwionego Lecha po drodze, a Edelmana jeszcze w Łodzi, przy Goleniu. Został poinformowany, że pod pomnikiem na jego życie dybią groźni Arabowie. Onyszkiewicz osamotniony wygłosił jednak zapewne lekko skrócone przemówienie. Schwytany przez tajniaków wylądował pod celą w areszcie przy Rakowieckiej. Przedstawiono mi najrozmaitsze zarzuty, które mogły skutkować wieloletnim więzieniem, ale jednak myślałem, że powinniśmy nasz plan pobrania się zrealizować. W związku z tym wystąpiłem do prokuratury, bo taka była procedura, o wyrażenie zgody na ślub w więzieniu i jak się później okazało, Joasia, moja narzeczona, też z tego rodzaju wnioskiem do prokuratury wystąpiła. Pewnego dnia zadowolony Klawisz wezwał więźnia i oznajmił mu, że będzie ślub. Zostałem doprowadzony do gabinetu zastępcy naczelnika więzienia, w którym to gabinecie zastałem już Joasię. Odbył się nasz ślub. Później miałem okazję w towarzystwie oczywiście tego mojego śledczego Ubeka pół godziny porozmawiać. W ten sposób, kiedy po wyniku amnestii mnie w końcu z tego więzienia na Rakowieckiej zwolniono, mogłem powiedzieć, chociaż moja żona Joasia nie bardzo lubi, jak ja tak mówię, że do więzienia wchodziłem jako wolny człowiek, a wychodziłem, no wiadomo. No, jestem bardzo z tego dumny. Dusia jest bardzo też taka wdzięczna, kochana. Jak wujka zobaczy, to od razu się wiesza na szyi, mimo że już nie jest przecież dzieckiem, ale jest taka spontaniczna, serdeczna. No taka też jak ta cała rodzina. Janusz nas ratował, wykorzystując swoje możliwości taternickie, kiedy Bogusia z dzieckiem, czy moja żona z dzieckiem, nie mogła się do domu dostać, bo zgubiła klucze. Janusz przyjechał z linami i na tych linach zjechał na balkon i otworzył jej mieszkanie. No można powiedzieć, działalność działalnością, ale też liczą się inne więzi. Kiedy w 1985 roku nawiązałem kontakt z Karto 77 w Czechosłowacji, bardzo szybko zaczęliśmy organizować współpracę. No i kiedy doszło do pierwszego spotkania z przedstawicielami, zresztą z sygnatariuszem Karty 77, Petrem Pospichalem i jego kolegami, no, dla mnie oczywisty wybór był mojego partnera na to spotkanie, na wyjście w góry. To był Janusz. I we dwóch z Januszem przez Dolinę Chochołowską poszliśmy na spotkanie w Dolinie Bobrowieckiej. Do dzisiaj mam to w oczach,
Była piękna pogoda, było cieplusieńko, wiosna, wysokie trawy. I pamiętam, leżeliśmy w tych trawach, nie było nas nawet widać dla tych żołnierzy WOP, nie byliśmy widoczni w tej trawie. I leżeliśmy, słysząc skowronki, a jednocześnie pchnęliśmy przeciwko komunistom już nie tylko w Polsce, ale również w Czechosłowacji. Proces modernizacji polskich sił zbrojnych, przygotowywanie polskich sił zbrojnych do wejścia do NATO i później dalsze kroki modernizacyjne obfitowały w bardzo wiele najrozmaitszych epizodów, czasami dramatycznych, czasami dosyć zabawnych. Jeden szczególnie utkwił mi w pamięci. W 1990 roku w styczniu, ku mojemu zdziwieniu, premier Mazowiecki zaproponował mi przejście do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodziłem się na to, chociaż oczywiście moje kwalifikacje wojskowe były ograniczone, jako że mój stopień wojskowy to szeregowiec. No ale jednak w tym ministerstwie chyba jakoś się odnalazłem. Przede mną stanęło wielkie wyzwanie, mianowicie po pierwsze wyprowadzenie w ogóle Polski z Układu Warszawskiego, a później wejście Polski do NATO, a już po tym wejściu także zabiegi o modernizację polskich sił zbrojnych. I pamiętam taki jeden epizod, kiedy chodziło o to, żeby uzyskać od Amerykanów dwie fregaty, dwa okręty wojenne i uzyskać je dla polskiej marynarki wojennej. Pojawiłem się w Stanach Zjednoczonych, zapytałem się, czy można te dwie fregaty dostać, na co sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych powiedział do swojego zastępcy Billa Slocomba: słuchaj, co my tutaj mamy dla Janusza? Na co on powiedział: tak, wszystko już jest właściwie omówione, możemy wam dwie fregaty przekazać, pierwsza za około 60 milionów dolarów, a druga to może być nawet za darmo. I ja na to powiedziałem: to ja najpierw wezmę tą drugą. No i tak się zaczęło. Potem, już w konsekwencji, nastąpiło rozwiązanie struktur Układu Warszawskiego i dalej wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski. Skromnie, w szary garnitur odziany Lech Wałęsa, służbowo, ale z eleganckim triumfem, żegnał okupantów. 56 tysięcy podchmielonych żołnierzy z ciężkim sprzętem, samolotami, wyrzutniami rakiet, po 48 latach opuszczało nasz kraj. Pozostawili zrujnowane obiekty, zdewastowane środowisko naturalne, zatrute grunty i wody podziemne. To ciężkie półwiecze mieliśmy za sobą. Polak przetrzyma wszystko. Ta cecha, stale obecna w narodzie, pozwala rodakom, a na pewno lwiej ich części, spokojnie patrzeć w przyszłość. Także w tę najbliższą. Przez wiele lat byłem związany z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ale myślę, że najbardziej symbolicznym dla mnie ważnym momentem to był moment, kiedy wstępowaliśmy do NATO i kiedy na placu Piłsudskiego na maszt została wciągnięta flaga sojuszu. A na szczycie NATO w 2016 roku 2,5 tysiąca VIP-ów z 28 krajów
mogło podziwiać na stadionie okazałe portrety prawdziwych sprawców uczestnictwa Polski w sojuszu: Jana Olszewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, prezydenta, zwycięskiej reprezentacji PiSu. Redaktor Kolenda Zaleska nazwała ten wybryk organizatorów świństwem haniebnym. Zaatakowany przez nią w TVN nie mrawy, ale o ciekawym obliczu rzecznik rządu pan Bochenek mętnie wyjaśnił, że wszyscy wiedzą, kto wtedy działał, więc po co jeszcze wieszać ich portrety? Żałosne przedstawienie. Moje pokolenie, pokolenie takich ludzi jak Wałęsa, Frasyniuk czy Bujak, zdołało obalić komunizm w Polsce. Wydawało się, że demokracja w Polsce jest już bardzo dobrze ugruntowana, ale niestety tak nie jest. Dzisiaj tą demokrację trzeba w Polsce przywrócić. Przywrócenie demokracji to zadanie dla obecnego młodego pokolenia. Tą walkę o przywrócenie demokracji ja się chętnie włączę. Jak tylko będzie trzeba, to dojadę na swoim rowerze. Ja też. Na traktorze. I see dreams of green. Red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.